Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin, jest to Gandiva, myszka, na którą w naszej redakcji czekaliśmy bardzo długo, nareszcie się pojawiła. Mieliśmy okazję, co prawda, przetestować ją na targach PGA 2013, no jednak nie była podłączona do komputera, nie dało się pograć, teraz będzie do tego okazja, a testować myszkę będziemy na podkładce Tessor Aegis X3, czyli takiej przedostatnie, jeśli chodzi o wielkość. Mamy jeszcze X4, którą testowaliśmy, już bardzo dużą podkładkę. Ta jest troszeczkę mniejsza, kosztuje jakieś 89 zł. Natomiast sama Gandiva to koszt około 239 zł. No i już na starcie możemy sobie spojrzeć na myszkę. Zobaczcie. Wygląda naprawdę fajnie, bardzo ciekawie. Tutaj mamy obrazek opisujący diody na myszce, oprogramowanie oraz kilka trybów w wersji podświetlenia i opis, skąd wzięła się nazwa. Jest to łuk Ariuny. Mamy też jakąś krótką historię, z jakiej to jest mitologii i tak dalej. Patrzymy sobie dalej. Po bokach wymagania systemu, z drugiej strony zawartość opakowania i z tyłu, moi drodzy, na samym dole najciekawsza rzecz, czyli dane techniczne. Zakres DPI od 800 do 8200. Jest tutaj sensor Avago 9800, czyli znany, ceniony przez graczy, bardzo dobry. Prędkość śledzenia 150 IPS-ów, 12000 kratek na sekundę. Leap distance, czyli ile można podnieść tą myszkę ponad blat, ponad podkładkę i będzie nadal działała. Oraz niezależna regulacja osi X oraz Y, jeśli chodzi o wartości DPI. Ok, wiecie co? Rozpakujemy jeszcze szybko podkładkę, tak żebyście widzieli, na czym właściwie będę testował myszkę Gandiva. Natomiast też użyję podkładki firmy Rokat oraz SteelSeries. Będziemy w sumie mieć trzy podkładki. Zobaczcie, tak wygląda X3. Podkładka ma 36 cm szerokości, 30 wysokości i ma 4 mm grubości. Jest fajna, gruba. Ma ręcznie oprzywane brzegi. Naprawdę fajna powierzchnia. Też fajnie wygląda w takich kolorach firmowych Tessoro. Takie maski, te twarze. Troszkę to przypomina logo Transformersów swoją drogą. No dobrze, otwieramy Gandivę i patrzymy. Jeszcze w opakowaniu jest standardowy zasobnik ze sterownikami od Tessoro. Płytka dedykowana Gandivie z oprogramowaniem, a także instrukcja, opis wszystkich funkcji, przycisków itd., podłączenie do komputera, opis oprogramowania. Instrukcja krótka, ale przydatna. I standardowo, jak z każdym produktem, mamy też reklamówkę Gandiva. Teraz wygląda tak, ten projekt koncepcyjny był troszeczkę inny, nie wiem czy pamiętacie z poprzednich rozpakowań. Też mamy poprzednie myszki, które testowaliśmy już na portalu, czyli Gangnira, bardzo myszkę kolorową, mocno poświetlaną, i Shrike'a, bardzo fajną, wygodną, precyzyjną myszkę. Też znów pojawia się zapowiedź obudowy firmy Tessoro, jestem ciekaw, kiedy będzie dostępna. Być może będzie możliwość przetestowania jej na portalu. A z drugiej strony klawiatury mechaniczne. Durandal Ultimate oraz Collada oczywiście były już u nas przetestowane, natomiast na inne klawiatury jeszcze czekamy. No i słuchawki Qwen. Ok, i szybciutko sama myszka. Zobaczcie, kabel standardowo w oplocie, jak to w urządzeniach dla graczy, pozłacany wtyk USB. Kabelek wychodzi tak niestandardowo z boku myszki. Spójrzmy od razu na dół. Sensor mamy w takim bardzo niestandardowym miejscu, zupełnie przy ślizgaczu. Ślizgacze mamy 4. Dwa duże tu, dwa malutkie z przodu. O, po tej podkładce po prostu myszka pływa. Przemieszcza się, zobaczcie, bez żadnego oporu. Tak więc świadczy to dobrze. Jak one się sprawdzą w warunkach bojowych, oczywiście przetestujemy. I zobaczcie, mamy dużą przerwę, widzimy rolkę myszy, całego scrolla. Jest szeroka, jakby zbudowana z dwóch połączonych rolek. W środku prawdopodobnie będzie podświetlona. Działa jako przycisk w górę. Poza tym mamy sporo przycisków. Przycisk prawy, lewy. Dwa przyciski wtopione w lewy główny przycisk jakby. Też mamy tutaj taki przycisk. I dwa przyciski z boku. Malutkie, ale zobaczymy, jak to będzie się używało, jakie będzie dopasowanie tego. Jeśli chodzi o położenie dłoni, powiem wam, że jest naprawdę fajna. Pomimo, że nie ma specjalnego profilowania, ma troszeczkę dłuższy jeden klawisz,
Po bokach ma tutaj taki plastik, nie jest to nawet guma, tutaj też. Wyprofilowane jest bardzo delikatnie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Tutaj mamy też taki napis Tesoro ukryty i zapewne tutaj gdzieś, plus rolka i te diody, to wszystko będzie podświetlone. Aha, jeszcze zobaczcie. Mamy maskę Tesoro i cała powierzchnia wygląda również bardzo fajnie, jak takie szczotkowane aluminium. Nawet jest taka delikatna faktura. No cóż, z wyglądu myszka jest świetna. Jeśli tak samo będzie sprawdzała się w grach, to na pewno ocena będzie wysoka. Jak to będzie, przekonamy się w testach. Na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam Was, cześć!